Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zrobimy sobie taki test. Mianowicie, czy pamiętacie to, jak byliście mniejsi i nie wiem, czy Wy tak robiliście? Na przykład wsadzaliście łyżkę albo jakiś patyczek, tak w jogurt, tak wbijaliście, dawaliście do zamrażarki i później mieliście lody. I takie na patyku. I jeśli tak, to fajnie. I tak było z Danonkami. I ja bym, i dzisiaj ja wypróbuję na takim jogurcie, czy on się tak zamrozi. Więc tak, czekajcie, dobra. Weźmiemy sobie łyżkę. Nie, tylko mam tylko taką. Czekajcie, czyli ja znajdę łyżkę i taką łyżeczkę. Dobra. Wbijamy to, czekajcie. Profesjonalista. Ale urwał! A to jest krzywo. Dobra. Dobra. Chowamy do zamrażarki. Nie zmieści się. Musimy inaczej to załatwić. Ok, udało mi się zrobić tylko tak. Bardziej tego nie wepcham. Ok, ja to nagrywam we wtorek. Wy to pewnie obejrzycie, nie wiem, gdzieś za parę dni, żeby to zamarzło. Zamykamy. Pięknie, dobra. Dobra. Dzień później zobaczymy, co się stało. Jest twarde, dobrze. Chyba lód się udał. Teraz przetestujemy. Dobra. Dobra. Tak prezentuje się lód już po wyciągnięciu. Jest twardy. Może trochę krzywy, ale moja zamrażarka mi na to nie pozwalała. Beko, nie polecam. Dobra. I teraz tego lada sobie zjem, ale to już po tym odcinku. No, zbliżają się ferie. Znaczy, jestem z Opolskiego. U mnie się zaczynają ferie w piątek już. Nie wiem, jak u innych. Tak więc jest możliwe, że się nie pojawi się kolejny odcinek przed feriami. Tak więc życzę Wam udanych ferii. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.